Witam w prezentacji i montażu 18 numeru Stara 266 od H6. W tym numerze otrzymujemy felgę tylną zewnętrzną i wewnętrzną, piastę koła, ramę nośną tacy tylnej, słupek nośny tacy tylnej i śrubki. W tym numerze otrzymaliśmy tylko części felgi tylnej, piastę koła, ramę i słupek nośny tacy tylnej i śrubki. Po montażu części z 18 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii z reflektorami i kierunkowskazami, dolną kratkę chłodnicy, przednią część z grillem i logo Stara, przedni zderzak, silnik, podłużnicę ze światłem, uchwyty, hakę z łańcuchem, części tylnego zawieszenia, dwa koła, części tylnej felgi i kierownicę. Numer 18. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części, ich opis, ważne wskazówki, Star 21. Star 21 był ulepszoną wersją Stara 20, produkowaną od 1957 roku. Ładowność pojazdu powiększono do 4 ton przy niewielkim wzroście masy własnej. Wprowadzono nową 5-biegową skrzynię biegów, której 5. bieg był nad biegiem, co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia paliwa i niewielkiego wzrostu prędkości maksymalnej. Zmieniono także przełożenie przekładni głównej, co poprawiło dynamikę pojazdu. W Starze 21 zastosowano także hydrauliczne amortyzatory ramieniowe w przednim zawieszeniu i wzmocniono konstrukcję wieszaków presorowych. Star 21 miał 4-suwowy silnik typu S42 z zapłonem iskrowym, długość całkowitą 5895 mm, zwis przedni 120 mm, zwis tylny 1655 mm, masę własną 3520 kg, dopuszczalną masę całkowitą 7800 kg, a ładowność 4000 kg. Rozkład obciążenia to 2500 kg na oś przednią i 5300 kg na oś tylną. Dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy wynosiła 4,5 tysiąca kg. Star 21 miał zbiornik paliwa o pojemności 105 decymetrów sześciennych. Pojazd osiągał prędkość maksymalną 95 km na godzinę. Zużycie paliwa wynosiło 24-25 decymetrów sześciennych na 100 km, a najmniejsza średnica zawracania 16 metrów. W oparciu o zespoły i podzespoły Stara 21 zbudowano wiele odmian i wersji pochodnych oraz pojazdów specjalistycznych, np. pojazdy o krótszym 2,5 tysiąca mm i dłuższym 3850 mm w rozstawie osi. Stary 21 pełnił funkcję modelu przejściowego i był produkowany do końca 1959 roku. Mamy zdjęcie wywrotki Star 21 w Starachowicach 1957 rok. Mamy zdjęcie Stara 21 holowanego przez ciężarówkę pogotowia technicznego ZIS-5, która uczestniczyła w wypadku. Na burcie Stara napis 18 września, dzień bez wypadków, nie udało się. Warszawa, 18 września 1958 roku. Mamy zdjęcie wozu strażackiego Star 21 podczas pokazów dawnego sprzętu strażackiego w Warszawie 2016 rok. Przykra niespodzianka w drodze.
Drgania wału napędowego były przyczyną poważnej awarii, której uległ samochód użytkowany w PKS 10 kwietnia 1957 roku. W czasie jazdy z Kłodzka do Jeleniej Góry bez obciążenia po płaskiej drodze o dobrej nawierzchni przy prędkości jazdy około 60 km na godzinę nastąpiła nieoczekiwanie bez żadnych przepowiadających objawów. Awaria, w wyniku której powstały następujące uszkodzenia. Oberwanie się skrzyni biegów wskutek pęknięcia kołnierza obudowy, pęknięcie obu części obudowy koła samochodowego, całkowite zniszczenie sprzęgła i częściowe zniszczenie mechanizmu wyłączenia, złamanie bałka sprzęgłowego, złamanie wspornika szczęk hamulca ręcznego, zniszczenie obu przegubów wału napędowego, zgięcie rury wału napędowego, urwanie piór głównych obu resorów tylnego mostu i wreszcie zniszczenie rury wydechowej i tłumika. Według oświadczenia kierowcy, po usłyszeniu stuku rozpoczął on natychmiastowe hamowanie i zatrzymanie samochodu po około 50 metrach. Wał napędowy znajdował się w odległości około 40 metrów w tyle i 15 metrów w bok po prawej stronie jezdni. Podczas okręcin samochodu w ekspozyturze stwierdzono, że śruby mocujące koło zamachowe były właściwie dokręcone i prawidłowo zabezpieczone, a skrzynka biegów nie wykazywała wewnętrznych uszkodzeń, dała się obracać. Awaria nastąpiła na skutek pęknięcia dolnej części obudowy koła zamachowego przy dolnej części kadłuba silnika i następstwie drgań wału napędowego. Ponieważ zwiększyło się obciążenie górnej części obudowy, obudowa pękła i skrzynia biegów opadła w dół. Bałek sprzęgłowy uderzył o wewnętrzną krawędź blaszanej obudowy, na co wskazywało półokrągłe wgniecenie. Bałek zgiął się i pękł przy łożysku skrzynki, powodując jednocześnie pęknięcie tulei łożyska wyciskowego. W dalszej kolejności nastąpiło ścięcie śruby pokrywy i urwanie wsporników dźwigni wyciskowych. Opadnięcie skrzyni ku dołowi pociągnęło za sobą zerwanie przedniego przegłubu wału i wysunięcie się końcówki wału z tulei. Wał, uderzając pod ostrym kątem o jezdnię, zgiął się i spowodował urwanie drugiego przegłubu i piór głównego obu tylnych resorów. Analiza zużycia części samochodów STAR 21 przeprowadzona w oparciu o materiały statystyczne wykazała, że uszkodzenia osłon koła samochodowego występowały w około 10% użytkowanych samochodów STAR 21, dokładnie 9,47%. Osłon wymieniano na nowe w ciągu przebiegu międzynaprawczego z naprawą, główną włącznie, podczas gdy 69,9% było naprawianych w ramach naprawy głównej samochodu. Występowały także inne niedomagania obserwowane samochodów. Częste przypadki uszkodzeń i niezadowalających działań urządzeń elektrycznych, takich jak prądnica, rozruszniki, rozdzielnie cewki zapłonowej i kondensatory. Konieczność dość częstych wymian uszczelki głowicy czy zrywania się linek napędu prędkościomierza było typowe dla samochodów starych. Mamy zdjęcie uszkodzeń Stara 21 powstałe w wyniku awarii. Mamy zdjęcie cysterny STAR 21 przy awarii wodociągów, koniec lat 50. Studebaker. Mamy zdjęcie Studebakera US6 na festiwalu zabytkowych aut w Australii, 2019 rok. Mamy zdjęcie elektrycznych autobusów Studebaker należących do Winnipeg Electric Railway w Kanadzie, 1908 rok. Mamy zdjęcie Studebakera US-6 należący do Armii Polskiej, Irak, 1942 rok. Land and Lace. Dla Sowietów samochody te stanowiły powiew nowej techniki. Skopiowali je zatem, eliminując niektóre mankamenty i tak powstał ZIS-151. Kabina kierowcy i pokrywa silnika z US-6 po niewielkich modyfikacjach wystąpiła w samochodach GAZ-51 i 63, Lublin-51. Do których silnik i skrzynie biegów adaptowano z Dodge'a T214-34T, Studebakery były transportowane do ZSRR trasą przez Morze Norweskie do Murmańska, stąd trafiały koleją podzespoły przewożone w skrzyniach do zakładów ZIS pod Moskwą, gdzie składano je w gotowe pojazdy. Droga południowa wiodła przez Zatokę Perską, po czym przez Irak, Iran i Kaukaz do miasta Ordzhonikidze w Gruzji, wtedy część ZSRR,
W Armii Czerwonej Stutebakery służyły głównie jako ciągniki artyleryjskie holujące moździerze, działa przeciwpancerne kalibru 76 mm, działa przeciwlotnicze kalibru 85 mm czy haubice kalibru 122 mm. Pojazdy te używano również jako samobieżne wyrzutnie rakiet czy słynne organy Stalina i Katiusze. Mamy zdjęcie Studebakera US-6 w Muzeum Techniki w Togilati w Rosji. Mamy zdjęcie silnika Studebaker Hercules w służbie LWP i w cywilu. Uformowana w ZSRR 1. Dywizja Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki przed wyruszeniem na front otrzymała 203 samochody ciężarowe Studebaker i Dodge, które trafiły do 1. Pułku Artylerii Lekkiej i 1. Kompanii Samochodowej. Pojazdy te przejechały cały szlak bojowy dywizji aż do Łaby. Po zakończeniu wojny w samej tylko 2. Armii LWP znajdowało się 276 Studebakerów plus 79 sztuk z wyciągiem linowym. Większość pojazdów, które przyjechały ze wschodu z 1. i 2. Armii WP, przeszło na etat tworzącego się po wojnie LWP. Po zakończeniu służby w wojsku przechodziły one do cywila, gdzie duża część trafiła na przykład do ochotniczych straży pożarnych, OSP, czy do służb leśnych. Studebakery stosunkowo długo pozostawały w wojsku, na przykład w jednostkach inżynieryjnych, jako pojazdy do transportu mostów pontonowych, prawie do połowy lat 60. Pojazdy z OSP przetrwały nawet do końca lat 70. W latach powojennych zakłady remontowe pożarnictwa w Krakowie przebudowały ciężarowe Studebakery i trzyosiowe Dodge o ładowności 1,5 tony na samochody pożarnicze. Mamy zdjęcie Studebakera US-6 w roli autobusu na ulicach powojennej Warszawy 1946 rok. Instrukcja i części zamienne. Studebakerów było w PRL-u na tyle dużo, że Wojskowy Instytut Naukowo-Badawczy przetłumaczył, co interesujące z języka rosyjskiego i mocą zarządzenia wprowadzającego ministra ON wydał w 1947 roku instrukcję dla kierowcy samochodu ciężarowego Studebaker. Główną bolączką eksploatacji samochodów amerykańskich w PRL-u był jednak brak oryginalnych części zamiennych. Produkcję niektórych elementów wykonano w Polsce. Kuźnia Ustroń wytwarzała odkówki wieszaków, resorowych i części układu kierowniczego, a Gliwicka wytwórnia części samochodowych, panewki do silniku, tłoki, wałki główne i sprzęgowe do skrzyń biegów, różne koła zębate oraz przekładnie główne. Mamy zdjęcie reklamy pick-upa Studebaker z 1955 roku. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli opona, obudowa hamulca pępnowego, rama nośna, słupek nośny, zawór powietrza. Osoby posiadające prenumeratę promocyjną, szóstą przesyłką, zawierającą od 18 do 21 numeru, otrzymały narzędzia. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.